Panie Krzysztofie, jesteśmy w znajomym miejscu. To pani Hania, którą dobrze znamy ze szczęśliwego rozwiązania jej koszmaru. Pani Haniu, czy wszystkie dzieci są teraz razem ze sobą? Są szczęśliwe, są razem, są zadowolone. Czy gdyby nie Krzysztof Rutkowski, gdyby nie jego ekipa, to kiedykolwiek te dzieci byłyby jeszcze wspólnie razem, jeśli chodzi o wychowanie? To byłoby trudne, naprawdę. Pani Haniu, dzisiaj jesteśmy tutaj. Co to za prezenty? Znaczy akurat nasz zbiór, tak? Trochę wiśni, trochę czereśni, tak w ramach podziękowania, trochę słodkości. No właśnie, zadzwoniła pani wczoraj do Krzysztofa Rutkowskiego, żeby przyjechał po czereśnie. Panie Krzysztofie, czy warto było przyjechać do pani Hani? Hania telefonowała do mnie już nie wcześniej, ponieważ tydzień temu. I mówiła, że są zbiory czereśni, chce mi podziękować i przekazać skrzynki czereśni z sercem. No właśnie, bo widać, że pani Haniu, to pani zbierała? Tak, jarmałam. Czyli od serca owoce lata. Od serca dla serca. I myślę, że jeżeli moja rodzina będzie jadła te czereśnie i będzie jadła wiśnie, będzie czuła słodkość wdzięczności Hani, której pomogliśmy. Pani Haniu, pani zupełnie inaczej wygląda. Wygląda pani na kobietę szczęśliwą, radosną. To zupełnie kontrastuje z tym, co było wiele miesięcy temu. Bardzo się cieszymy. Uśmiech nie schodzi z pani buzi. Ja nie poznałem. Wychudła wtedy. Tak. W tej chwili wygląda pięknie, radośnie, z obfitym... z obfitą perspektywą dalszego życia i funkcjonowania. To jest piękne, dlatego wiem, że ratując takie sytuacje, pomagając, warto żyć. Tak. Przypomnijmy, rodzeństwo było rozdzielone od wielu miesięcy po akcji Krzysztofa Rutkowskiego. Dzieci są znowu razem i wydaje się, że ta sytuacja będzie już trwała, tak? Tak, dzieci też są szczęśliwe, że są razem, że mają kontakt z obydwojgiem rodziców, tak, także... A pani może pracować i tego owoce widzimy tutaj. Ale panie Krzysztofie, mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj mimo wszystko doszło do jakiegoś skandalu z jakimś pseudodetektywem, jakimiś kamerami. O co chodziło w tej kuriozalnej sprawie? Kiedy ja się tutaj pojawiłem, Hania miała kontakt z wyjątkową kanalią, która miała jej pomóc, która starała się Hani przekazać informację, że my współpracujemy z mężem Hani po to tylko, żebyśmy nie mogli w sumie skutecznie jej pomóc. I to jest najgorsze świństwo i dziadostwo, ponieważ ten tak zwany detektyw Tomek z Warszawy, nazwiska nie będziemy podawać, ponieważ nie będziemy robić kanali reklamy, rejestrował zapis wszystkich osób, które tutaj wchodzą. Czyli kamera była zamontowana tutaj, tak? Kamera miała pomóc Hani, a monitorowała wszystkich gości i wszystkie osoby, które tutaj wchodzą. Również zostałem zapisany na tej kamerze ja, ponieważ Hania wcześniej nie powiedziała mi o tym, że Tomek, detektyw, kanalia, montował jakikolwiek sprzęt z zapisem, sprzęt elektroniczny na jej terenie. Oczywiście dokonał tego nielegalnie i wykorzystanie tych materiałów, nawet gdyby było, i próba intrygi, którą starał się wstrzyknąć w tę sprawę, która była notabene nieudana, a nasze działania, jak zresztą widać po owocach, były udane, pokazały jedno. Małostkowość, nieskuteczność i brak profesjonalizmu. Odpalimy światło. Tak? Brak profesjonalizmu w działaniu doprowadziło do tego, nie chcieliśmy tego wykorzystywać, ale informacje, które dostaliśmy o tym, że był zapis, oczywiście został przekazany Hani, która zdemontowała tę kamerę i w tym momencie jest wolna od jakichkolwiek osób, które mogłyby jej bardziej zaszkodzić, ponieważ osoba ta, Tomek, tak zwany detektyw, miał kontakt z mężem Hani, o czym my wiemy. Dla nas szczęściem, jak pan wie, panie redaktorze, jest to, jeżeli obydwojga rodzice
mają ze sobą kontakt i potrafimy ich pogodzić. By współpracowali. Ta sytuacja, która się tutaj zdarzyła, jest idealnym przykładem na to, że nawet w najcięższych konfliktach, jeżeli dochodzi do odbierania sobie wzajemnie dzieci, jeżeli ludzie potrafią ze sobą rozmawiać i dogadać się, mamy tego absolutnie cudowny przykład, że Hania dzisiaj ma na tyle dobry kontakt z ojcem dzieci, ze swoim mężem, pomimo to, że nie mieszkają razem, ale mają kontakt i są świadomi tego, co robią. I to jest piękne, jak pan wie, panie redaktorze, i pyta mnie o to, nawet kiedy stawiamy mur, bardzo skutecznie od godziny 4 do godziny 10 z pytaniem, czy dla nas jest to sukces. Nie. Dla nas stawianie murów między ludźmi jest absolutną porażką. Dla nas burzenie murów między ludźmi jest bardzo dużym sukcesem. I to trzeba powiedzieć, że absolutnie jest pełny, i to trzeba powiedzieć, że jest absolutnie odzwierciedleniem rozsądku jednej, jak i drugiej strony. Uczestniczymy w wielu tego rodzaju sprawach. Zresztą wczoraj, dzisiaj mieliśmy ten przypadek, gdzie nienawiść niejednokrotnie, złość jest najgorszym doradcą dla ludzi, którzy powinni przede wszystkim zadbać o interes dzieci, dziecka, a nie własne ego, które jest nadszarpnięte tylko i wyłącznie innym tak zwanym komentarzem dotyczącym zjawiska, powiedzmy, rozstania pomiędzy ludźmi. Mamy nadzieję, że ta podła sytuacja, która tutaj się wydarzyła, próba, nie wiem, zarabiania pieniędzy na krzywdzie pani, jątrzenie i dodatkowe skłócanie z mężem, mimo tego, że państwo się pogodziliście, to absolutnie zasługuje na potępienie. I brakiem jakiejkolwiek empatii i chęci pomocy Hani. Tak. Tylko i wyłącznie doprowadzeniem do tego, żeby wyrwać od niej pieniądze, pozostawić ją z problemem. Nikt nie przeprowadziłby tego w takim stylu, w jakim my to zrobiliśmy, ponieważ głównie nam zależało na interesie dzieci. I na tym, żeby te dzieci były razem. I myślę, że... I są szczęśliwe. Są razem i są szczęśliwe. To jest najważniejsze. Panie Krzysztofie, życzymy słodkich czereśni, słodkich wiśni, a temu, który próbuje zarobić brudne pieniądze, podłe pieniądze na pani szczęściu, pani Haniu, ja myślę, że powinna pani dołożyć wiadro kwaśnych, zgniłych, jabłek. Dokładnie tak. Bo niestety to jest chyba taki moment, gdzie być może dojdzie do świadomości tego, że tak nie wolno, po prostu nie wolno. Tak, na to nie ma zgody. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Tak. Może... Aj, mamy Ciławę, która pewnie będzie chciała spróbować. A to może zróbmy w ten sposób, że najpierw połóżmy czereśnie, bo nic ją może popłynąć. A, to może tak. Tak. Czyli najpierw dajemy czereśnię. Piękna czereśnie położymy. Nie? Czereśnie w pierwszej kolejności. Nie? Wała. Wychodzimy. Przepraszam panią bardzo, księżynka, ty sobie usiądziesz do siebie, do fotela. Tu pan redaktor ciebie nagra. A gdzie jest fotel, Ciławy? A gdzie jest jej fotel? Przepraszam, fotel jest z tej strony. Też czerwony, niczym wiśnie królowo, bardzo proszę. Czyli można powiedzieć, że owoce będą pod znakomitą ochroną. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, panie Haniu. Dziękuję, ja też życzę wszystkiego dobrego i sukcesów w pracy, bo to naprawdę jest... To się nie da tego opisać. Tego szczęścia, tego wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za te słowa, dla tych słów i dla takich sytuacji warto żyć.